Mashiach ha'olam. U'shem be'akol shem, u'shmo Emanuel, gadol be'akulam. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie. Co to za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich, a gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł: Przed 4 dniami około tej godziny o 9 modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Pozostaję ciągle pod ogromnym wrażeniem mojego ostatniego pobytu w Izraelu. Tak się składa, że tam, gdzie jestem, szukam miejsca społeczności z innymi wierzącymi ludźmi. I takie schronienie udało mi się znaleźć w Izraelu, gdzie grupa ludzi, chyba z 11 krajów, bo byli i Finowie, i Szwedzi, i Niemcy, i Rosjanie, i ludzie z Nigerii, z Chin, i jeszcze wielu innych, spotkali się i razem śpiewając, modląc się, uwielbiali Pana Boga. Muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj jestem wzruszony tym spotkaniem, dlatego że poczułem się zaopiekowany, otoczony, schroniony. Nie wiem, czy jest takie słowo, schroniony. Poczułem się jak w domu, poczułem się jak w domu. I to było niesamowite uczucie. Powiem, że łza zakręciła mi się wokół. Ludzie z różnych narodowości, mówiący różnymi językami, a jednak słuchający o Bogu, Jezusie Chrystusie i wspólnie się modlący. To jest niesamowita służba tych ludzi, którzy prowadzą w Izraelu hostel i w piątki, kiedy zaczyna się szabat, o godzinie 18:30 przejmują pod dach, pod namiot w zasadzie ludzi. To wszystko kończy się, jest rozważanie, to wszystko kończy się później wspólnym posiłkiem. I tutaj też w tym tekście naszym widać wyraźnie, że apostoł Piotr, ale wcześniej też i apostoł Paweł i uczniowie apostołowie korzystali wielokrotnie z różnych gościn. I ja sobie wyobrażam takiego apostoła, który wędruje, czasem jest smagany batem, czasem ląduje gdzieś w jakimś więzieniu, a jednak są miejsca, do których trafia i czuje się jak u siebie, czuje się jak w domu. I takie pytanie, które mi się pojawiło po przeczytaniu tego fragmentu, tego wszystkiego, to czy nasze domy
ludzi wierzących, chrześcijan, są też takimi domami, w których gdy ktoś do nas przyjdzie, czuje się bezpiecznie, znajduje dom i znajduje poczucie bezpieczeństwa w Jezusie Chrystusie. I druga sprawa, która nam wyskakuje dosłownie z tego tekstu, to to, że Piotr zaczyna zwiastować u Korneliusza i tam na tym zgromadzeniu są ludzie, którzy nie są Żydami i inni apostołowie są zaniepokojeni, a wręcz trochę zdziwieni tym, że on dla nieżydów głosi. I wyraźnie wyskakuje nam z tego tekstu, że Bóg nie robi względu na daną osobę. Nie ma żadnych zahamowań, czyli nie ma podziału na rasy, narodowości, kulturę, język i tak dalej. Pan Bóg przede wszystkim patrzy na nasze serce, na to, jak jesteśmy Mu oddani, bo kocha każdego człowieka. I takiej społeczności doświadczyłem właśnie tam, w Izraelu, gdzie nikt o nic nie pytał. Było tylko pytanie, z jakiego kraju jesteśmy, ale łączyło nas coś niesamowitego, coś większego, ponad język, uprzedzenia, nie wiadomo co jeszcze. Ewangelia o zmartwychwstałym, żywym Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I tego doświadczenia, takiego schronienia, zaopiekowania życzę każdemu z Was każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Hej.